Według raportu Polskiej Akademii Nauk Ciechanów jest miastem zagrożonym w dużym stopniu utratą funkcji społeczno-ekonomicznych. By te tendencje zatrzymać, potrzebne są nowe inwestycje, które umożliwiłyby powstanie atrakcyjnych miejsc pracy dla Ciechanowian. Obecnie wielu z nich szuka źródeł utrzymania poza swoim miastem, choćby w Warszawie. Oczywiście można stworzyć dla nich estetyczny parking, by łatwiej im było wyjeżdżać, jednak należałoby zadbać o inne przedsięwzięcia, innego typu promocje miasta, na przykład prezentując potencjalne tereny inwestycyjne, również te, które w przyszłości mogłyby zostać wykorzystane. Okazuje się, że takiej oferty nie znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miasta. Nie ma ogólnie dostępnych informacji dla zainteresowanych, a warto dodać, że wiele gmin promuje swoje oferty inwestycyjne nie tylko w internecie, ale także znakując chociażby działki specjalnymi tablicami informacyjnymi. Dotyczy to również działek prywatnych, oczywiście w porozumieniu z ich właścicielami. Chodzi o to, by odblokować potencjał inwestycyjny gminy i wyjść z konkretną ofertą do zainteresowanych. Mam zatem pytanie, czy, a jeśli tak, to kiedy zostanie przedstawiona pełna, promująca miasto oferta terenów inwestycyjnych Ciechanowa?